kochani, z tej strony Estera. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mierzymy na moim kanale. I dzisiaj będziemy sobie mierzyć ubrania ze sklepu Stradivarius. Jakoś dziwnie to powiedziałam. Stradivarius. Tak chyba lepiej. Dobra, słuchajcie, ja już nie mogę się doczekać, kiedy tutaj zajrzę do środka, bo zamówiłam sobie kilka sukienek na lato, które wyglądały na stronie naprawdę prześlicznie. Mam nadzieję, że nie rozczaruję się dzisiejszym haulem i że rzeczywistości będą równie ładne. No i tradycyjnie, jak zawsze w każdym filmiku, proszę was o to, żebyście wy również pisali w komentarzach, co sądzicie o danych ubraniach. Jestem ciekawa, czy mamy podobny gust, czy nie. Jeżeli w czymś wyglądam źle, a wydaje mi się, że dobrze, to również koniecznie mi o tym piszcie. No i oczywiście, jeżeli filmik wam się podoba, to łapka w górę, ja wtedy będę wiedziała, żeby nagrywać więcej filmików o tej tematyce. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, bo staram się nagrywać bardzo często, więc jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmików, to subskrybujcie z dzwoneczkiem i tutaj zostawiam wam namiary na mój Instagram. Powiedziałam to na bezdechu, żeby było szybciej, bo chcę już przymierzać ubrania, więc dobra, przechodzimy do ubrań. Pierwsza rzecz to sukienka w takim przepięknym, elektryzującym, różowym kolorze. Słuchajcie, ten kolor to jest po prostu sztos. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał. Jejku, taki aż. Ale do tych moich ciemnych włosów chyba może być. Wzięłam sobie rozmiar M i to jest taka sukienka typowo w stylu baby doll. Dobra, nie ma tutaj cen, więc sprawdzę sobie. Aha, właśnie tak miałam wam podawać ceny z telefonu. Już wam mówię, ile zapłaciłam. Ale oczywiście linki do wszystkich ubrań zostawiam wam tutaj w opisie pod spodem. Ona kosztowała 109 zł. W sumie wydaje mi się, że takiej sukienki o takim kroju właśnie typowym typu baby doll chyba ja nawet nigdy jeszcze nie mierzyłam, więc jestem ciekawa, czy w ogóle będę się dobrze czuła w takim kroju. Zaraz sobie zobaczymy. No powiem wam, że rzeczywiście baby doll jak laleczka. Fajnie wygląda ta sukienka. Całkiem spoko jest ten krój. Wiecie co, myślałam, że będzie taki bardzo, bardzo workowaty, ale mimo, że tutaj jest taki naprawdę dość szeroki, to myślę, że wygląda bardzo ładnie. Bufki też całkiem ok. Ja mam obsesję na punkcie bufek, one układają się mniej więcej równo, więc jest ok. Tu będzie wszystko spoko. Pokażę wam, jak ona wygląda z tyłu. Tutaj ma guziczek z gumeczką, ale nie trzeba go odpinać. Ja bez problemu przełożyłam głowę właśnie bez niego i nie ubrudziłam ubrania od podkładu. Zawsze na to bardzo, bardzo uważam, bo nienawidzę, jak ubrania są brudne od podkładu. No myślę, że mogłabym sobie ją zostawić. Kolor ma taki bardzo, bardzo intensywny, ale myślę, że do tych moich ciemnych włosów jak najbardziej mogłabym tak intensywny kolor nosić. No i powiem wam, że będę na pewno przymierzać jeszcze więcej sukienek o tym kroju, bo bardzo mi się podoba. Taki właśnie laleczkowaty, taki dziewczęcy bardzo, no. Ładnie wygląda, można sobie też paseczek założyć. No z paseczkiem też bardzo ładnie będzie wyglądała, super. No jest z bawełny, więc nada się na lato. I, ale zobaczcie, spójrzcie na biust, mam M-kę i ta M-ka, powiem wam, że wypada no naprawdę mała. A największy rozmiar to jest, zdaje się, że L-ka. No, także ojejku, jejku. A co z dziewczynami plus size, no? No bez jaj. I tutaj mam kolejną sukienkę. I to jest sukienka taka długa, więc no nie wiem, do niej jestem akurat raczej sceptycznie nastawiona, ale oczywiście przymierzę i zobaczymy. Wzięłam sobie rozmiar S i w sumie chyba dobrze. Powinien być dobry. O, taka w stylu domku na prerii chyba troszkę. No, ciekawa jestem. Ile ona kosztowała? 79,90. I zaraz sobie jeszcze sprawdzimy materiał. Ona jest taka troszkę, słuchajcie, prześwitująca. To może być problem. Ten materiał jest naprawdę cieniutki. Tak kiedy rozkładam ją przed sobą, a są wtedy przecież dwie warstwy, to dosłownie widzę pokój, więc no, zobaczymy, jak ona będzie się prezentowała na mnie i czy rzeczywiście będzie taka prześwitująca, ale powiem wam, że czarna to widzę. I tu jest 99% poliestru i 1% elastanu. Rozciąga się mocno, więc nie wiem, co to jest z tym elastanem, nie znam się. Nie, no jest dramat, niestety. Boże, nie, po prostu kolejny raz daję szansę właśnie takim sukienkom, ale nie chcę już ją zdjąć.
Wygląda jak taka koszula nocna z domku na prerii, coś po prostu okropnego. Aczkolwiek uważam, że kolor, wzór jest całkiem okej. Gdyby była krótsza, to może... No, zobaczcie, wystarczyłoby, żeby była krótsza i... Nie wiem, ja nie jestem przekonana do tej długości, no. I to chyba już czas przestać zamawiać takie sukienki. Myślę, że to po prostu totalnie nie jest mój styl i z tego to nigdy nic nie będzie, więc chyba czas odpuścić. No i tutaj mamy taką sukienkę, która albo będzie super sztosem, albo to będzie w ogóle porażka i domek na prerii. Też taka dłuższa, różowa. Jejku, nie wiem, rozmiar S. Ojej, chyba będę źle w niej wyglądać. No dobra, słuchajcie, ile ona kosztowała? Aha, ja patrzę na metkę. Zapominam, że przecież nie ma na nich na metkach cen. 99,90. Sprawdźmy sobie materiał. To może być porażka. A powiem wam, że ona na stronie wydawała mi się jakaś taka troszkę kolorystyka bledsza. Wiecie, jak to czasami jest. Dużo też zależy od ustawień monitora. Czasami po prostu te kolory no, są troszkę przekłamane. I to niekoniecznie jest wina właśnie sklepu, bo może po prostu chodzić o ustawienia monitora. No i tu jest wisko za 100%. Dobra, muszę tam przymierzyć. No tutaj to w ogóle jest dramat. Słuchajcie, jest tragedia. W biuście jest tak ciasna, że to jest niepojęte. Musiałabym mieć Elkę, ale nie będę na pewno wymieniać. Ja sobie takie ubrania naprawdę odpuszczam, ponieważ nie wygląda to dobrze. Na stronie, na modelce, wiecie, jak zapozowała gdzieś tam w jakiejś odpowiedniej pozie, czy gdzieś tam sobie siedziała, nie wiem, na parapecie, rozumiecie, o co chodzi. Wygląda to jeszcze całkiem spoko, jest to do przejścia, ale no niestety, na żywo, no to dla mnie to jest dramat. Ten wzór jest totalnie babciny, wygląda po prostu jak taki tani fartuch, dosłownie, zobaczcie. No nie przekonam się do takiego kroju. Nie ma opcji, po prostu nie ma opcji. Chcę to zdjąć, bo za chwilę się uduszę. Co zabawne, przed chwilą przymierzałam sukienkę, która była w tym samym rozmiarze, była to również SK i w biuście wszystko było ok. To naprawdę nigdy nie wiadomo. Tutaj mam bluzeczkę, która kosztowała 34,95 i powiem wam, że na stronie ona... Kurczę, no nie wiem, możecie sobie wejść w link, ale jakoś no wydawała mi się dużo fajniejsza, natomiast teraz jak na nią patrzę, no to powiem wam, że gdyby ona wisiała gdzieś na wieszaku w sklepie, ja bym jej na pewno nie wzięła, w ogóle nie zwróciłabym na nią uwagi. No moim zdaniem wygląda bardzo słabo, bardzo tandetnie, to jest taka naprawdę cieniutka szmatka, no też tutaj wszystko widzę, jak przez nią patrzę. No rozmiar M zaraz przymierzę. Jeszcze sprawdźmy sobie, co to w ogóle jest za materiał. 83% poliester i 16% bawełna, ale materiał jest... Ja mam wrażenie, że kiedy zamawiam przez internet ubrania i kręcę te całe hole, mierzymy, to po prostu one są dużo gorsze od tych filmików, kiedy chodziłam do sklepów stacjonarnie i wybierałam sobie te ubrania. Oczywiście bez mierzenia, ale przynajmniej widziałam, jak one wyglądają. No takiej rzeczy bym w sklepie na 100% nie kupiła, bo... Że to mi się kojarzy ze ścierkami kuchennymi. Dobra, przymierzam i chcę to już mieć z głowy. Ale totalnie, nie podoba mi się ta bluzka zupełnie. Ja bym ją po prostu za żadne skarby świata nie kupiła, gdybym ją zobaczyła na żywo w sklepie i... Nie wiem. Po prostu nie wiem, o co chodzi. Tu ramiona są brzydko zaokrąglone. Jeszcze może, o, gdyby ona się tak, wiecie, gdyby tu była sztywna i układała się. Właśnie, czy ona nie powinna się układać w ten sposób? Nie, ja już chcę ją zdjąć. Oh my god. Dobra, zdejmuję. I tutaj mam sweterek, który dorwałam w bardzo korzystnej cenie. On kosztował 44,95. I słuchajcie, ten kolor... Ojejku, cudo, po prostu cudo. Taki chabrowy, dobrze mówię, czy to jest kolor chabrowy? Ja się nie znam na kolorach za bardzo. Rozmiar S, to jest chyba mój kolor.
chyba się zakochałam, słuchajcie. W sweterku. Brzmi żenująco. No to nic. Dobra, sprawdźmy sobie. To pewnie będzie akryl, bo ta cena. To jest 100% bawełny. Okej. No ja wiem, że teraz taka pogoda na kupowanie sweterków nie za bardzo, ale ten kolor i ta cena i bawełna, przymierzmy go. Sweterek jest cudowny i tutaj pierwsze wrażenie no jest jak najbardziej adekwatne do tego, jakie mam, do tych odczuć, które mam po tym, jak go założyłam. No kolor boski, po prostu no spójrzcie, tylko spójrzcie. Coś pięknego, naprawdę. Wygląda naprawdę tak bardzo, bardzo porządnie. Bardzo podobają mi się tutaj te sploty. W ogóle podoba mi się to, jak on się układa. No uważam, że wygląda absolutnie genialnie. To będzie chyba jedyna rzecz, którą tak na 100% zostawię sobie z tego haulu, ale słuchajcie... To jest cudo i zobaczcie, on nawet z boku ładnie wygląda. Tak tutaj, na plecach się ładnie układa. No chociaż coś takiego mega, mega fajnego, no nie? Napiszcie koniecznie, czy wam też się tak podoba. No mi totalnie. Jest mocno oversize'owy, zobaczcie. Ale właśnie układa się pięknie. Czasami tak jest, że te niektóre oversize'owe rzeczy wyglądają po prostu strasznie. Gdzieś tutaj wiszą, tak wiecie, odstają w okolicach brzucha albo tutaj na plecach. A ten po prostu no układa się cudownie. Ja mam nadzieję, że on się w żaden sposób nie odkształci po praniu, bo będę po prostu płakać. To będzie jedna z moich ulubionych rzeczy w szafie. I teraz pokażę wam rzecz, której z tego całego haulu jestem najbardziej ciekawa. To jest taka marynarkowa sukienka. Wzięłam ją sobie w rozmiarze M. Nie chciałam ryzykować S-ki, bo obawiałam się trochę o mój biust. Jak zawsze. I powiem wam, że ten kolor taki jest sraczkowaty, brzydki. No to będzie chyba jeden z takich mniej udanych filmików na moim kanale. Niestety, dobra. Cena 79,50. I to już jest ostatnia rzecz, więc mogę sobie ten telefon odłożyć. Sprawdźmy sobie skład. Podszewka to 100% poliester, ale to jakieś, to jest normalne. Natomiast góra 74% poliestru, 23% wiskozy i 3% elastanu. Kurczę, ale powiem wam, że ten kolor na żywo... Nie. Nie, nie podoba mi się. No dobra, przymierzam. Sukienka sama w sobie jest naprawdę ładna. Ale nie jestem absolutnie przekonana do tego koloru. No jest jakiś taki sraczkowaty. Jeżeli chodzi o rozmiar, myślę, że jest ok. Przynajmniej nie mamy tutaj żadnego problemu w biuście. Nic mnie tutaj na plecach nie ciągnie i tak dalej. Wygląda to naprawdę bardzo spoko. Powiem wam, że malutkie te rozmiary wypadają. Jeżeli chodzi na przykład o tę sukienkę, no to M-ka, no nie? Widzicie. Chociaż tutaj może tu mogłaby troszkę mieć mniej przeręka, ale nie, ogólnie jest spoko, ale no jest ładna, tylko że ja nie jestem jakoś przekonana do tego koloru. On w ogóle troszkę inaczej wygląda w lustrze, troszkę inaczej wygląda w podglądzie. Wszystko widzę, że zależy od światła tak naprawdę. Nie wiem, jak będzie wyglądał na filmiku. Na podglądzie widzę, że to jest taka naprawdę brzydka, brzydki, sraczkowaty brąz, więc nie wiem, no możecie mi napisać, co sądzicie o mnie właśnie w tym kolorze, ale mi się wydaje, że nie za bardzo. Kurczę, gdyby kolor był inny, nawet taki szary, to myślę, że dużo lepiej by ta sukienka wyglądała. No pokażę wam jeszcze, jak ona wygląda z boku i jak wygląda z tyłu. Krój jest cudowny, naprawdę jest cudowny. Muszę się jeszcze mojego faceta zapytać o zdanie. I wy też proszę piszcie.